się konferencja zatytułowana Znicze w naszych dłoniach. Pozytywne aspekty wpływu dorobku naukowego i muzealniczego w Polsce w sferze zachowania miejsc pamięci Holokaustu na relacje polsko-żydowskie. Chcemy dokonać w ten sposób pewnego przeglądu dotychczasowych polskich inicjatyw w zakresie upamiętnienia Holokaustu na polu dorobku naukowego, muzealniczego oraz spróbować ocenić wpływ owego dorobku na świadomość Polaków, Żydów i relacje polsko-żydowskie. Nasza konferencja jest transmitowana na żywo, również dla odbiorców zagranicznych w Stanach Zjednoczonych. Zapewniliśmy w tym zakresie tłumaczenie symultaniczne. Konferencja będzie składać się z trzech zasadniczych części. Najpierw nastąpią 20-minutowe referaty wygłaszane przez zaproszonych ekspertów. Po nich przewidziana jest dyskusja między gośćmi prowadzona przez zaproszonego moderatora, a następnie nastąpią pytania z sali. Pytania można również zadawać na czacie za pośrednictwem kanału internetowego. Konferencji towarzyszy jednocześnie wystawa poświęcona polskim, wybranym polskim formom upamiętnienia Holokaustu, do zapoznania z którą Państwa serdecznie zapraszamy. Partnerami konferencji były następujące instytucje: University of St. Thomas w Houston oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Houston. Dziękujemy również partnerom wystawy Znicze w naszych dłoniach, a są to Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu, Państwowe Muzeum na Majdanku, Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Treblinka, Muzeum Gross Rosen oraz Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej. Jest z nami gość honorowy. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Jarosława Nowaka, zastępcę dyrektora w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz pełnomocnika MSZ do spraw kontaktów z diasporą żydowską. Bardzo proszę. Dzień dobry. Chciałem bardzo serdecznie podziękować organizatorom za zaproszenie. Przyjechałem ze swoim współpracownikiem z innej uroczystości, która także zajmuje się pamięcią w Łodzi. W tej chwili odbywają się obchody 60. rocznicy, teraz to jest 77. rocznica likwidacji getta łódzkiego. I w trakcie tych obchodów motywem przewodnim było zachowanie pamięci, pielęgnowanie tej pamięci, budowanie narracji o tym, co się wydarzyło tragicznego i także niestety, żeby opowiedzieć o tragicznej historii, trzeba powiedzieć, co zostało zniszczone. Także trzeba mówić też o przeszłości tej dobrej. I jakby przez wszystkie przemówienia tam przewijało się wątek tego, że ludzie, którzy zajmują się historią, którzy zajmują się miejscami pamięci, którzy zajmują się badaniem przeszłości i pokazywaniem jej dla nowych pokoleń, niosą na swoich barkach olbrzymią odpowiedzialność. I wydaje mi się, mogę tylko powiedzieć, że podzielam ten pogląd. Wszyscy Państwo jesteście zaangażowani w te procesy, więc chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za to, co robicie. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy, panie dyrektorze. Szanowni państwo, pragnę nadmienić, że konferencja Znicze w naszych dłoniach i wystawa towarzysząca zostały zrealizowane w ramach zadania publicznego zatytułowanego Konferencja Znicze w naszych dłoniach. Pozytywne aspekty wpływu dorobku naukowego i muzealniczego w Polsce w sferze zachowania miejsc pamięci Holokaustu na relacje polsko-żydowskie. Zadanie to zostało sfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w konkursie Dyplomacja Publiczna 2021. Serdecznie dziękujemy za to wsparcie. Szanowni państwo, zapraszam na scenę naszych referentów, a są to pan profesor Sebastian Piątkowski z Instytutu Pamięci Narodowej. Zapraszam serdecznie. Pani doktor Aleksandra Namysło z Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy. Pan doktor Piotr Setkiewicz z Muzeum Auschwitz-Birkenau. Witamy serdecznie. Obrady będzie moderować pan doktor Marcin Owsiński z Muzeum Sztutow. Dziękuję państwu. Witam w imieniu wszystkich prelegentów i swoim własnym chciałem podziękować państwu za zaproszenie, możliwość uczestnictwa w tym ważnym spotkaniu. Zanim przejdziemy, bo to spotkanie będzie podzielone na część referatową i część związaną z dyskusją, chciałbym tylko powiedzieć tytułem wstępu, że reprezentujemy środowisko naukowe i dwóch z nas jest też jednocześnie muzealnikami pracującymi w miejscach pamięci. Ja pracuję w Muzeum Sztutkow, pan dr Setkiewicz w Muzeum Auschwitz i właściwie całe nasze dziesięciolecia już pracy, wszystkich nas, jak tutaj siedzimy, są poświęcone przede wszystkim tematyce zagłady, miejsc pamięci, pamięci i stosunkom polsko-żydowskim. Nie jest naszym zadaniem prezentacja na pewno długiego procesu ewolucji podejścia do pamięci i badań nad Holokaustem w ciągu ponad 70 ostatnich lat. Kolejne spojrzenie na to niemające precedensu wydarzenie w historii prezentowały następne, kolejne generacje historyków po wojnie, polityków, artystów, lekarzy czy socjologów. Wśród nich byli także na początku też świadkowie tamtych wydarzeń. Wśród tych wszystkich badaczy zajmujących się tą tematyką nie brakowało oczywiście badaczy w Polsce. Natomiast wspólną konstatacją tych działań, które były podejmowane przez te ponad 7 poprzednich dekad, może być, że w każdej epoce dociekanie do prawdy, które jednak było bardzo charakterystyczne, ale zależy silnie od możliwości dostępu do źródeł, wolności badań czy rozwoju technologii. Jak mnie nauczono na studiach ponad prawie 30 lat temu, pan profesor, mówiąc do młodych historyków, każda generacja pisze swoją historię. Im dłużej pracuje, zajmuje się tą tematyką, im bardziej wgłębiał się w te tematy, wiem, że wtedy miał rację i coraz bardziej to rozumiem i przekazuję następnym. Pokazały to poprzednie dyskusje i nasze spotkania definiujące pewne zmiany generacyjne, technologiczne, które zachodzą we współczesnym świecie. Naszym wspólnym zamiarem jest prezentacja tego, co dobre i pozytywne w tym temacie, którym się zajmujemy. Będzie to też opowieść o trudnych tematach, nie ma co ukrywać, o pewnej misji i odpowiedzialności. Wszyscy tu, jak jesteśmy, znamy to, ja też znam też z autopsji, każdy, kto zajmuje się tą tematyką, albo zaczyna ją na początku i ona go odrzuca, albo jest ona rzeczywiście towarzyszem jego całego dorosłego zawodowego życia. I tak myślę jest w naszym wypadku. Zacznijmy od konstatacji, tak tytułem wstępu, że wszyscy jesteśmy polskimi historykami w średnim wieku, których pełnia sił badawczych wypadła w wolnej Polsce i nie jest skrępowana ideologią, cenzurą. Mamy też dziś o wiele lepszy i szybszy dostęp do wielu nowych danych i technologii wspierających interdyscyplinarne badania. Zajmujemy się pamięcią, zagładą, upamiętnieniem, które są misją i wyzwaniem naszego zawodowego życia. Tyle tytułem wstępu. Zacznijmy część referatową. Jako pierwsza zgodziła się wystąpić pani doktor Aleksandra Namysło. Pani doktor reprezentuje Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Katowicach. Jest też współpracownikiem Muzeum Getta Warszawskiego, członkiem Rady Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN. Jest autorką publikacji, wielu publikacji na temat historii Żydów na Górnym Śląsku i w Zagłębiu oraz prac poświęconych relacjom polsko-żydowskim. Ostatnio pod jej redakcją ukazały się materiał Represje za pomoc Żydom na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej wspólnie w redakcji z panią Grącką-Rejak. Proszę pani doktor.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tematem mojego wystąpienia jest świadomość na temat Holokaustu, świadomość polskiego społeczeństwa, młodzieży, dorosłych i stopień wiedzy na temat Holokaustu oraz stosunków polsko-żydowskich. To moje wystąpienie może się wydawać dla Państwa bardzo proste, dla wielu oczywiste, ponieważ chcę mówić o oczywistych sprawach, ale tak sobie pomyślałam, że jest to szansa na pewne podsumowanie, na pokazanie, na usystematyzowanie pewnych rzeczy związanych z tym, kto w Polsce odpowiada na budowanie, odpowiada za budowanie świadomości na temat zagłady Żydów na ziemiach polskich, a ta świadomość, jak wykazują badania, w ostatnich kilkunastu latach rzeczywiście wzrasta. W porównaniu oczywiście z okresem PRL-u, kiedy ta temat zagład był tak naprawdę tematem niemalże tabu, tematem w dużym stopniu nie funkcjonującym zarówno w szkołach, jak i w literaturze, jak i w ogóle w tym, co nazywamy upamiętnianiem. Możemy mówić o takim okresie amnezji Holokaustu, bo historycy zajmujący się tym tematem przyjęli, tak określają okres PRL-u, kiedy tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma pamięciami, pamięcią polską i pamięcią żydowską, niezależnymi od siebie, z dwoma systemami edukacji właśnie, edukacji polskiej i żydowskiej. Ten sam proces rozdzielenia występował w polskiej powojennej literaturze wojennej, traktującej o II wojnie światowej. Ta polityka, czy pamięć, czy edukacja dotycząca II wojny światowej prowadzona była przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z jednej strony i traktowała wyłącznie ten okres Holokaustu, ten okres zagłady bardzo instrumentalnie, bardzo powierzchownie. Niewiele pisano na temat tego, co stało się z ludnością żydowską w czasie wojny, wręcz jak Państwo przejrzycie tą literaturę nawet czy Uborowskiego, czy Naukowskiej, słowo Żyd tak naprawdę nie pada. Dotyczy to także podręczników szkolnych z tego okresu. Gdy tymczasem jakby ta historia traktująca o zagładzie prowadzona była już od 1945 roku przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną, a potem przez Żydowski Instytut Historyczny. I tak mniej więcej ta dwutorowość występowała do 1989 roku. Tu ten uniwersalizm komunistyczny przekładał się właśnie na to, że pomijano wątek zagłady w pamięci o II wojnie światowej. Przyjmowano takie bardzo uniwersalne sformułowania dotyczące ofiar II wojny światowej jako ofiary barbarzyństwa albo w ogóle jako ludzkość, bez ich kategoryzowania narodowościowego. Właściwie takim przełomem, zresztą to nie było typowe tylko dla Polski w tym czasie, ale także w ogóle dla Europy Zachodniej, tak naprawdę proces Eichmanna z 1961 roku otworzył zwłaszcza Europę Zachodnią i Stany Zjednoczone na Holokaust i rozpoczęła się tam to, co nazywamy modą na Holokaust w tych krajach. W Polsce nastąpiło to rzeczywiście po 1989 roku, choć był ten moment jeszcze w 1968 roku przy okazji kampanii antysemickiej, kiedy
Holokaust, to był ten moment, kiedy do tematyki zagłady wrócono, ale w kontekście bohaterskich, pozytywnych postaw narodu polskiego. Po transformacji ustrojowej w 1989 roku to podejście do świadomości o Holokauście uległo zmianie. Chociaż tak naprawdę dopiero w drugiej połowie lat 90. otwarto się na ten temat, a to przy okazji po pierwsze powstawania nowych ośrodków, które zajmowały się tą tematyką, a po drugie także ze względu na zainteresowanie społeczne, jakby oddolne tematem Holokaustu, bardziej w kontekście regionalnym niż w kontekście ogólnopolskim. Po raz pierwszy słowo Holokaust do podręczników szkolnych wprowadzono w 1993 roku, a w 1998 roku wpisano temat zagłady Żydów jako obowiązkowy w edukacji szkolnej. Jaki tak naprawdę ten poziom świadomości na temat Holokaustu był po 1989 roku, mówią nam wyniki badań statystycznych, jakie były wówczas prowadzone. Pierwszy bodajże w 1988 roku, kolejne pod koniec lat 90. i w początkach 2000 roku. Ostatni, który ja wiem, być może Państwo znacie nowsze wyniki badań, z 2008 roku przeprowadzoną przez badaczkę zajmującą się kwestią właśnie świadomości Holokaustu, panią profesor Jolantę Ambroziewicz Jakobs. I te jakby wyniki tych danych wskazują jednoznacznie, że ta świadomość zdecydowanie wzrasta. Co jest źródłem wiedzy o Holokauście, głównie dla młodzieży i dla starszej młodzieży, czyli powiedzmy sobie dla tej młodzieży do 26 roku życia. O ile jeszcze w latach 90. takim podstawowym źródłem wiedzy była rodzina i środowisko, tak teraz no możecie Państwo zgadnąć, że są to przede wszystkim media. To są media, to są przede wszystkim w mniejszym stopniu już literatura, ale przede wszystkim media i to, co nazywamy, nie wiem jak to nazywamy, bo ja się na tym nie znam, ale wszystkimi narzędziami cyfrowymi, tak, które jakby korzystają z najnowszych technologii. Wciąż jednak, jak wykazują te badania, takim podstawowym źródłem dla 90% badanych i w latach 90. i teraz jest jednak szkoła. I to na barkach szkoły spoczywa to, aby właściwie, we właściwy sposób, myślę, że też wywiąże się dyskusja, w jaki sposób uczyć i uświadamiać społeczeństwo na temat zagłady, żeby o zagładzie uczyć i o zagładzie mówić. Te badania również pytano o znaczenie, o definicję słowa Holokaust, o ile w latach 80. niespełna 40% respondentów młodych potrafiło poprawnie zdefiniować słowo Holokaust, tak teraz te badania z 2008 roku wskazują, że mniej więcej 50%, w okolicach 50% ludzi potrafi powiedzieć, na czym zagłada Żydów, czy co to jest zagłada Żydów. Też ciekawe badania przy okazji tych, że przeprowadzono w zakresie tego, jak społeczeństwo polskie podchodzi do kwestii pomocy ludności żydowskiej w czasie wojny. I te badania przeprowadzone w ostatnich latach wykazały, że około 50% respondentów uważało, czyli połowa respondentów uważała, że Polacy zrobili tyle, na ile mogli zrobić w czasie II wojny światowej. Szkoła to jest taki odrębny temat. Ja odsyłam Państwa do tekstów chociażby pani Wiesławy Młynarczyk, czy chociażby panny Hanny Węgrzynek, Roberta Szuchty, czy Piotra Trojańskiego, który tym tematem się absolutnie zajmują. Ja jakby nie mam do czynienia na co dzień z nauczaniem, dlatego też chciałabym Państwu pokazać te instytucje, które odpowiadają za budowanie wiedzy i uświadamianie na temat zagłady, z którymi ja stykam się na co dzień i współpracuję.
Przede wszystkim są to instytucje, które bezpośrednio lub pośrednio są do tego powołane, nadzorowane i finansowane przez państwo, czyli szkolnictwo, instytucje kultury, muzea martyrologiczne, instytuty badawcze, placówki edukacyjne i media państwowe. Niezwykle ważną rolę w ostatnich latach, naprawdę bardzo ważną rolę, jako że ja współpracuję z organizacjami pozarządowymi, są te podmioty, które o statusie organizacji pożytku publicznego, czyli stowarzyszenia i różnego rodzaju fundacje, placówki społeczne i prywatne, muzeum prywatne. Tu w tym wypadku dałam państwu przykład Muzeum Galicja i Społeczne Muzeum Żydów Białegostoku i regionu. To są takie placówki, które nie podlegają nadzoru, znaczy nie podlegają finansowaniu państwa bezpośrednio i same z siebie taką działalność prowadzą. Te placówki, które tworzą czy budują i są uwarunkowane, czy są zależne od państwa, finansów państwa, to jest bezsprzecznie Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN. No, instytucja powołana do wychowania czy do nauczania o kulturze, o dziejach ludności żydowskiej w Polsce. Spory kawałek pracy, którą POLIN prowadzi, dotyczy również okresu II wojny światowej. Jeżeli państwo przejrzycie sobie działania, zwłaszcza edukacyjne tego muzeum, to rzeczywiście są imponujące, jeżeli chodzi o okres Holokaustu. Za chwilę też państwu pokażę, jakie są formy edukowania w tym zakresie. Drugi to jest Żydowski Instytut Historyczny. O ile pierwsza instytucja rzeczywiście jest instytucją bardziej wystawienniczo-edukacyjną, o tyle ŻIH jest instytucją bardziej badawczo, jest bardziej archiwum, instytucją badawczo-naukową. Powstające teraz Muzeum Getta Warszawskiego, które za dwa bodajże lata zostanie otwarte i które też siłą rzeczy zajmuje się okresem II wojny światowej i już prowadzi działania także edukacyjne dla młodzieży, dla rodzin, dla starszych. Liczne projekty związane z gettem warszawskim, ale nie tylko, z innymi gettami w Polsce. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej w Markowej. No i wszelkiego typu muzea martyrologiczne, ale tam pan Piotr Setkiewicz będzie na ten temat mówił w odniesieniu do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, więc nie będę tego tematu rozwijać. Instytucje, które zajmują się II wojną światową, znaczy historią XX wieku, ale również tym okresem zagłady, czyli mamy Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum II wojny światowej, Instytut Solidarności i Męstwa Pileckiego, Dom Spotkań z Historią i Muzeum Historii Polski. Instytucje regionalne, które związane, które zajmują się tylko i wyłącznie tematyką żydowską i państwo tu też macie wymienione, pokazane, jak te instytucje wyglądają. Oddziały muzeów miejskich, które zajmują się wyłącznie tematyką żydowską. Nie bez przyczyny wyodrębniłam to, dlatego że sama przez kilka lat współpracowałam z niezwykle pięknym i zachęcam do odwiedzenia oddziałem muzeum w Gliwicach, mianowicie z Domem Pamięci Żydów Górnośląskich, bardzo specyficzne muzeum, bo traktujące tak naprawdę o Żydach niemieckich, niemniej zajmujących się także okresem zagłady i okresem powojennym, kiedy to na Górnym Śląsku przebywali czy mieszkali Żydzi z Kresów Wschodnich. I kolejną taką grupą to są oczywiście te instytucje państwowe i publiczno-prawne, instytuty badawcze. Państwo macie także wymienioną sporą liczbę tych i centrów badań, i katedr, i zakładów, które funkcjonują przy uniwersytetach, a które zajmują się dziejami ludności żydowskiej, w tym okresem II wojny światowej. No i organizacje pozarządowe. Organizacje pozarządowe, które jest naprawdę, powstaje mnóstwo. Ja próbowałam dla tego referatu, przygotowując się, zliczyć, ile tak naprawdę takich organizacji, stowarzyszeń czy fundacji zajmuje się kwestią dziedzictwa żydowskiego. Niewiele jest tylko takich instytucji, które celują w okres II wojny światowej, ale jakby to dziedzictwo żydowskie to też okres II wojny światowej. Nie byłam w stanie tego zrobić tak naprawdę. Wydaje mi się, że na pewno nie mniej niż 150 takich organizacji pozarządowych w kraju funkcjonuje. Ja podam dla przykładu swoje miasto, czyli Będzin, gdzie na kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców miasta Będzina
Ja tylko przypomnę, że przed II wojną światową to był jeden z liczniejszych ośrodków i skupisk ludności żydowskiej w Polsce. Ponad połowa mieszkańców tego miasta to byli Żydzi. I teraz w tym mieście tak naprawdę funkcjonują dwie organizacje pozarządowe, nie mówię, że konkurujące ze sobą, ale dwie organizacje, które zajmują się dziedzictwem żydowskim tego miasta. To jest Centrum Kultury Żydowskiej imienia Rutki Laskier. Być może to nazwisko jest Państwu też znane z pamiętnika Rutki Laskier, młodej dziewczynki, pamiętnika porównywanego do Anny Frank. I druga fundacja Brama Zuckermana w Będzinie, dla której ja współpracuję. I rzeczywiście rok w rok odbywa się mnóstwo przedsięwzięć i z jednej i z drugiej strony dotyczącej upamiętniania i uświadamiania też miejscowej ludności zwłaszcza w zakresie tego, co dotknęło mieszkańców Będzina w okresie wojny. Ta oferta, którą te wszystkie instytucje w odniesieniu do zagłady kierują, to przede wszystkim uczniowie, nauczyciele, studenci, rodziny, ostatnio osoby z niepełnosprawnościami, a także takie zajęcia uświadamiające, przekazujące wiedzę prowadzone są w zakładach penitencjarnych. I tutaj także Państwo możecie zapoznać się z formami edukacji czy uświadamiania właśnie w zakresie zagłady. Kiedyś taką formą jedyną to był albo wykład, albo lekcja, albo spotkanie ze świadkiem wydarzeń, bądź też z ocalałym. Teraz tych form ze względu na nowe technologie jest znacznie więcej. Czy są one dobre? No to jest pytanie, muszę Państwu powiedzieć. Pamiętam na naszej ostatniej konferencji był taki jeden głos z sali. Sebastianie, nie wiem, czy pamiętasz, czy na przykład można uświadamiać młodzież poprzez tematykę Holokaustu w grach komputerowych. No to jest pytanie, to trzeba na ten temat się zastanowić. Czy to jest sposób na to, żeby mówić o Holokauście? Czy to nie jest pomniejszanie wagi tego wydarzenia, tak? No i jeszcze coś, co ostatnio stało się bardzo modne w ostatnich latach, czyli rekonstrukcje i gry miejskie. I znowu pytanie, czy gra miejska jest odpowiednim sformułowaniem do tego, by pokazywać czy przekazywać wiedzę o zagładzie Żydów. Rekonstrukcja. No ja muszę Państwu powiedzieć, że też byłam kilka lat temu. Świadkiem rekonstrukcji, jak odbywała się w moim mieście Będzinie, rekonstrukcja związana z likwidacją getta będzińskiego, które nastąpiło 1 sierpnia 1943 roku. Jedno ze stowarzyszeń zorganizowało właśnie taką rekonstrukcję, do której zaangażowano przede wszystkim młodzież licealną. I powiem Państwu, że znaczy ja wyszłam stamtąd z mieszanymi uczuciami. Ja nie byłam do końca przekonana, czy to jest to, o co powinno chodzić i czy na tym ma polegać uświadamianie w tym zakresie, chociażby z tego nie do końca byłam też, nie miałam wiedzy, czy młodzież była do tego merytorycznie przygotowana. To nie było dla mnie realne odtwarzanie wydarzeń z tamtego okresu, tylko bardziej zabawa dzieci w wojnę. No nie wiem, to też się spotkało później w prasie z ostrą krytyką. Ja byłam tego świadkiem i też uważam, że nie tak to się powinno wszystko odbywać i cel, jaki zapewne sobie to stowarzyszenie stawiało, na pewno nie został osiągnięty. Ja tylko Państwu chcę zwrócić uwagę na tą moją organizację Bramę Zuckermana, która działa w takim właśnie zaułku miasta Będzina. I już będę kończyć. Kilka takich prowadzonych przez nich działań. Pierwsza, jedna z pierwszych w ogóle w kraju i wśród organizacji pozarządowych, forma cyfrowej możliwości sprawdzenia wiedzy na temat pewnych obiektów występujących w mieście. To są opowieści nieobecnych, czyli tych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej z miasta Będzina. Można było podchodzić pod daną kamienicę, zapoznać się z informacją, kto mieszkał, kiedy zginął,
i tak dalej. To jest jakby jedna, pierwsza z form przez nas realizowanych. Druga, tutaj nie mam zdjęcia, ale to też jest na pewno upamiętnianie. Udało nam się zrewitalizować tablicę, którą w 1947 roku członkowie organizacji Hashomer HaTzair umieścili na jednym z domów, który znajdował się w getcie będzińskim. To byli bojownicy ruchu oporu. Z czasów II wojny światowej udało nam się tą tablicę odnowić i ponownie zawiesić. No i oczywiście też prowadzimy taką działalność przede wszystkim wydawniczą, to znaczy pozyskujemy od ocalałych albo ich pamiętniki, albo wspomnienia spisywane tuż po wojnie i wydajemy chociażby jak przepiękna książka, którą Państwu polecam, naprawdę, to jest wspomnienia Dory Reims z czasów Holokaustu, mieszkanki Będzina, na temat oddania swojej córki rodzinie polskiej na czas okupacji. Miałam też powiedzieć wiele o Instytucie Pamięci Narodowej, bo robimy niezwykle dużo, a jako że reprezentujemy z Sebastianem tą instytucję, więc wypada nam powiedzieć, jak bardzo angażujemy się w te projekty tak zwane holokaustowe, ale myślę, że może będą pytania z sali, więc jakby ten temat tutaj rozwinę, bo tu pan przewodniczący mnie pogania. Dziękuję. Dziękuję pani doktor za taki szybki, skondensowany, ale bardzo merytoryczny przegląd tego, co było w przeszłości i ten studium przypadku. W przypadku pani rejonu tu wypada się zgodzić, że w wielu miejscach naszego kraju takie rzeczy faktycznie mają miejsce i są to w większości inicjatywy faktycznie oddolne. Ludzi, którzy odkrywają tą przeszłość i starają się budować mosty. Jako drugi wystąpi również reprezentant Instytutu Pamięci Narodowej, pan doktor habilitowany Sebastian Piątkowski. Pan profesor pracuje w delegaturze w Radomiu, jest to delegatura oddziału IPN-u w Lublinie. I perspektywa naukowa pana profesora to przede wszystkim badanie dystryktu radomskiego, Radomia w okresie okupacji, w tym także losu ludności żydowskiej, ale w ostatnich czasach pod jego redakcją i opracowaniem ukazały się dotychczas 4 tomy cyklu pod nazwą Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. I te 4 tomy to poszczególne dystrykty GG, które pokazują cały przekrój tego, jak wyglądało z perspektywy właśnie polskiej świadków ratowanie ludności żydowskiej, uciekinierów i świadków Holokaustu. Proszę, panie profesorze. Radzę sobie, bardzo dziękuję. Dzień dobry, szanowni państwo. Cóż, bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu. Zazwyczaj tak się zaczyna referaty, ale ja naprawdę bardzo dziękuję, bo ten temat, który mi zaproponowano, stał się dla mnie faktycznie takim asumptem do refleksji. Nie tylko o moim życiu, chociaż jako naukowca, chociaż w pewnym sensie też, ale przede wszystkim skłonił mnie do zastanowienia się tak naprawdę nad tematem, nad którym nigdy się nie zastanawiałem, mianowicie nad tą ewolucją stanu badań, a ten stan badań jest fundamentem świadomości w znacznej mierze, nad losami polskich Żydów, nie tylko w okresie okupacji, ale także w dwudziestoleciu międzywojennym, a również i wcześniej. Ja myślę, że będę w wielu momentach kompatybilny z Olą, bo to, co mówiła, mówiąc o historii i o pewnych kwestiach związanych ze świadomością właśnie, ja te poglądy w pełni podzielam, ale fakt jest faktem, że jesteśmy w ostatnich dziesięcioleciach świadkami bardzo interesującego przewartościowania. Pan przewodniczący, zapowiadając mnie, wspomniał, że ja jestem całe życie związany z Radomiem i czuję się regionalistą przede wszystkim. I te centralne ziemie polskie, gdzieś ten obszar między Wisłą a Pilicą jest mi najbardziej bliski. Ale też patrzyłem, także dzisiaj patrzę na to, z nieco innej perspektywy. Ja nigdy nie pracowałem na uczelni wyższej, natomiast
Przez kilkanaście lat pracowałem w archiwum państwowym, byłem szefem pracowni naukowej i dzięki temu miałem doskonałe rozeznanie w tym, kto do archiwum przychodzi, jakie tematy podejmuje, z jakich akt korzysta, a z jakich nie korzysta. Także między innymi te informacje i te obserwacje. To jest wątek, do którego chciałbym, proszę Państwa, nawiązać. Faktycznie ja zaczynałem swoją przygodę z historią w tym okresie, o którym doktor Namysłow wspomniała, czyli w latach 90. Okres, który w historii Polski, zwłaszcza Polski tej prowincjonalnej, średnio i małomiasteczkowej, zapisał się przede wszystkim tymi katastrofalnymi realiami ekonomicznymi, zamykaniem zakładów, bezrobociem, upadkiem, ale także po latach muszę powiedzieć, że faktycznie był to okres, w którym doszło do wielu dobrych zjawisk, właśnie jeżeli chodzi o zainteresowanie historią i badania i regionalne, i nie tylko regionalne. Jaki był, proszę Państwa, punkt wyjścia? Moim zdaniem słaby. Mówi się często, że historycy powinni edytować źródła, bo te edycje się nie starzeją, a monografie starzeją się. Często w zastraszającym tempie faktycznie mieliśmy na półkach bibliotecznych bardzo poważne dzieła naukowe powstające w środowiskach akademickich, gdzie nie padało słowo Holokaust. Właściwie jeżeli wspominało się o zagładzie ludności żydowskiej, to był to taki akapit. A człowiek wczytywał się te książki i nagle okazywało się, że w następstwie tego akapitu właśnie znikło 60% mieszkańców danej miejscowości czy 70%. Ale to był przejaw no, pewnych czasów. Oczywiście jeżeli sięgniemy dzisiaj do tych książek, do rozdziałów opowiadających o życiu politycznym w okresie międzywojennym, no to dowiemy się, że właściwie poza Komunistyczną Partią Polski nie było żadnej działalności politycznej. Ale tak się pisało, nie mnie dywagować o tym, czy to była wina podejścia autorów, czy cenzury, czy innych kwestii, ale fakt jest faktem, że w pełni zgadzam się tutaj z Olą. Ten temat Holokaustu w praktyce nie istniał. W ogóle tematyka żydowska była na tej prowincji represjonowana bardzo słabo i jeżeli ktoś chciał się dowiedzieć czegoś, tak jak ja w pewnym momencie okazało się, że chciałem, no to jednak Żydowski Instytut Historyczny był tą Mekką. I księgarnia, i biblioteka, i archiwum. Pamiętajmy, że mówimy o czasach bez internetu, bez PDF-ów. Wiemy, że ukazywały się bardzo interesujące prace w najróżniejszych uczelniach, ale w nakładzie 150-200 egzemplarzy i dorwanie takiej publikacji no, graniczyło z cudem. Człowiek czasami wiedział, że coś takiego wyszło, ale te publikacje były, proszę Państwa, poza zasięgiem. My w połowie lat 90. z kolegami obserwowaliśmy też zjawisko, które było dla nas bardzo przykre, jako dla osób no, zafascynowanych latami 1939-45. Kompletny brak zainteresowania wojną, a okupacją zwłaszcza. Pojawiło się takie przekonanie, że społeczeństwo jest zmęczone. Za dużo tego Oświęcimia, za dużo tego mordowania się, za dużo tej partyzantki. Faktycznie wszyscy wiemy, że pisanie o historii podlega też pewnym modom i oczywiście ta pierwsza moda, która pojawiła się w latach 90., bardzo dobrze się pojawiła, to kresy. Ci historycy, którzy mogli na te kresy uciekli, bo każda właściwie książka taka czy inna poświęcona tym ziemiom na wschód od Bugu, cieszyła się wielkim zainteresowaniem. To było zupełnie naturalne, bo o tym nie można było mówić. Jeżeli wgłębimy się poważniej w katalogi, znajdziemy tam, proszę Państwa, takie rodzynki z lat 70., 80., książki, które, do których dzisiaj zagląda się rzadko, natomiast moim zdaniem one odegrały bardzo poważną rolę.
Takim sztandarowym przykładem jest dla mnie książka